Witam Cię cieplutko, radośnie, z uśmiechem, optymistycznie i z wszystkim tym, co płynie z mojego serca. Zobacz, wystarczy usiąść na ławce, wystarczy spojrzeć w niebo, posłuchać ptaków, płynie mi rzeka i właśnie to jest to. I na ten moment naprawdę już mi to wystarczy. Jak wielu ludzi nie wie o tym, że to wystarczy. Większość z nas myśli, że ciągle nam czegoś mało, że jak mamy czegoś dużo i będziemy mieć więcej i więcej i jeszcze to kupimy i jeszcze to zdobędziemy. I jeszcze tam pojedziemy. To już na pewno będziemy szczęśliwi. Jak wielu z Was przerobiło już to, przeżyło jakiś okres w swoim życiu, ma ileś lat, coś osiągnęło. Czy umiecie się tym cieszyć naprawdę? Czy zdobyliście to, o czym marzyliście? Nikt się na tym nie zastanawia. Większość to nasza głowa tak filtruje, dozuje nam, a jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tamto. Ale zadawaliście sobie pytanie, skąd to płynie? Skąd ta potrzeba mienia tego, kupienia, zdobywania, pojechania? Ja zawsze powtarzam, jeżeli to płynie z serca, bo zafascynował mnie jakiś kraj, w którym chcę się odnaleźć, spotkać, skosztować, a może nawet zamieszkać. To jest piękne, to jest to. Ale jeżeli to płynie tylko z głowy, bo chcę się pokazać, bo chcę Kowalskiemu zrobić na złość, bo on sobie kupił takie auto, to ja kupię takie. To nie daje satysfakcji. Może ktoś z Was nie wiedział o tym. Może się nigdy nie zastanawiał. Czasem jest lepiej mniej mieć, a być szczęśliwym, niż mieć dużo i być nieszczęśliwym. Ja sama znam. Mam gdzieś znajomych w swoim mieście. Przez moje życie się przemknęły jakieś osoby. Mają piękne domy, pięknie urządzone i tak dalej. I ktoś spojrzałby z boku, powiedział, no ten to ma fajnie, kasę ma, dom ma, może sobie jeździć gdzie chce. A ja rozmawiam z taką osobą, a tam jest pustka, tam są łzy. Mówi mi Bożena, ja mało w depresję nie wpadłam. Ja się pytam, dlaczego? Co jest? Przecież masz wszystko. Możesz teraz żonglować swoim czasem, bo też masz go dużo. Masz pieniądze, które pozwalają Ci spełniać marzenia. Nie, jest pustka w tej osobie. Rozumiecie to? Dlatego ja zrozumiałam ten system na tym świecie, że nie to, co mamy tu, poza nami, jakie domy, jakie samochody, jakie przedmioty, gadżety, ale co mamy tu. Bo jeżeli mamy tu, w naszym sercu, to, co potrzeba, jeżeli zaopatrujemy się każdego dnia w to, co chcemy, o czym marzymy, o czym śnimy, to, co jest poza nami, na zewnątrz, nie ma żadnego znaczenia. Czy ja mam samochód taki, czy ja mam taki, czy on jest 20-letni, czy on jest luksusowy. Kochani, ja nie mam samochodu. Od kilku lat pozłomowaliśmy samochody stare i nie mam. I jakoś nie rozpaczam z tego powodu i nie mam takiej potrzeby. Czasem mówię do męża, może sobie kupimy, ale później myślę, Boże, no. W ciągu dnia, w lecie, śmigam rowerkiem. Zimą jestem zmarzły, nie śmigam nigdzie. Jakieś tam zakupy większe potrzebuję, mają moje dzieci. Zawsze jakieś zakupy się kupi. Do rodziny jedziemy wspólnie też, zawsze z dziećmi i jakoś to się kręci. Ale jeżeli będę tak już pragnęła tego z mojej duszy,
to czegoż nie? Któregoś dnia się budzę, powiem, no nie, bo chcę sobie kupić auto. Może sobie pojeżdżę, bo kiedyś miałam prawo jazdy, teraz już kupę lat nie jeżdżę i wcale nie mam takiej potrzeby. Ale jeżeli to mi się narodzi tam serca, to nie mówię, że nie. I dlatego widzicie, tak to jest w życiu. Ja mam inne potrzeby serca. Ja nie skupiam się na materialnych. Jeżeli już mnie coś zauroczy, to tak jak mówię, idę spontanicznie, bo ja lubię chodzić po sklepach, duszować. Ni stąd, ni zowąd, zawiesi mi się wzrok i tak zatrzymam się i tak rezonuje ze mną. Wow, Bożena, ty to będziesz mieć, ty to sobie kupisz, nawet jak to jest droższe. To pomyślę i wiem, że to będę mieć. I ja robię właśnie tak, w ten sposób, a nie, że muszę mieć, bo ja to kupię. Ja wychodzę na miasto, nigdy nie wiem po co. Co ja kupię, co ja przyniosę. Kiedyś, mówię, poszłam po kaloryfer, przyszłam z dywanem. Tak, kochani. Zawsze coś się narodzi w trakcie. Zarezonuje. To jest tak jak magnesik. Przyciągamy, jak radio. Otwieramy i przylatuje nam ta muzyka. Akurat stąd, a nie stąd. I dlatego ja się uśmiecham. Dlatego się potrafię uśmiechać, czy ja coś mam, czy ja czegoś nie mam. Czy ja gdzieś byłam, czy ja nie byłam. Kochani, ja cały czas mówię, jak ja wyjeżdżam do pracy, to ja nie mówię, o kurczę, matko kochana, wyjeżdżam, idę z domu, na katorgi, na jakieś tam wałęsanie się. Nie. Ja podchodzę do tego, Bożena, ty jedziesz na urlop. I tego się trzymam. Ja się nie trzymam finansów, to zarobię kasę, to coś tam, nie. Bożena, ty jedziesz na urlop, tam masz jeziorka, tam masz rzeczki, tam masz rowery, tam masz mnóstwo czasu dla siebie. No poczekam, bo ktoś idzie, to będą kroki słychać. I tak jak mówię, tu mam czas dla siebie. Tu jest taka moja terapia. Ja sobie tu oddycham całą piersią, całą duszą. Przeznaczam dużo czasu dla siebie na swoje potrzeby, na delektowanie się, na wypoczynek, na kontakt z przyrodą. To dlaczego ja mam narzekać, że to jest dla mnie kara? To jest dla mnie nagroda, bo kiedyś tego nie miałam. Więc tak trzeba podchodzić do życia. Jestem w pięknym miejscu. Teraz też nie mam tu zimy. Ja jestem z Mazur, to się cieszę, mówię, kurczę, mam więcej wiosny niż zimy, tak? Więcej słoneczka, nawet deszcz był, to ja już wolałam ten deszcz niż mrozy. Także jakoś tą zimę znowu przejdę bokiem i mogę się cieszyć, delektować, rozwijać, odczuwać to sercem i oczywiście dzielić się z Wami. I zobaczcie, jakie to jest piękne, jadę sobie rowerkiem, zatrzymuję się na ławeczce. Mówię do Was, mam wrażenie, jakby aparat to była moja kumpela, do której mówię, która mnie się pyta, i co tam Bożena, hej, co tam słychać? No to właśnie, to słychać, kochani, to co mówię, to co mi się rodzi w sercu, to co wydobywam ze środka, tak jakby opuszczając swoją głowę, co ona mówi. Ja wiem, że to co mówię do Was, to płynie mi tam z wewnątrz. Bo ja to odróżniam doskonale, co mówi głowa, co mówi serce, dokąd prowadzi umysł, dokąd prowadzi dusza. I ja się trzymam mocno serca i mojej duszy, a głowa to jest głowa. Niech ona sobie będzie, bo nie powiem, ona też jest potrzebna, ale ja wolę tą moją duszę, która mi ciągle pokazuje, Bożena, idź tam, Bożena, jedź tam. I tak jakbym płynęła tą rzeką, płyń Bożena, płyń, bujaj w obłokach, truń jak ptak, bądź melodią, bądź wiatrem, bądź piosenką, bądź aniołem, kiedy ktoś tego potrzebuje, kiedy stanie na Twojej drodze, kiedy wyciągnie do Ciebie dłonie. Kiedy pojawi się łza na policzku, kiedy zobaczę smutne oczy u Was, ja reaguję, bo ja wiem, bo moja dusza patrzy w Twoją duszę, nie tylko na zewnątrz, tam do środka,
bo moja dusza wita się z Twoją i ona wie, co Ty w tym momencie czujesz i czego potrzebujesz. Kocham Cię i cudownego dnia, moja Ty słodka, kochana duszyczko, buziaczki.